Dzień dobry, wieczór, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2. I moi kochani, dzisiaj pożegnamy się z trybem wieloosobowego współzawodnictwa. Tak, moi drodzy, to będzie ostatni materiał wideo z Super Mario Makera 2, gdzie będziemy ogrywać właśnie ten tryb wieloosobowego współzawodnictwa, bo powiem wam szczerze, że po dzień dzisiejszy, pomimo tego, że jest on bardzo mocno rozpromowany i że bardzo dużo ludzi w Super Mario Makerze 2 chciało zdobyć tą najwyższą rangę, czyli bodajże jest to S+, to ja wam powiem, że nawet patrząc na moją historię z grami wieloosobowymi, jakoś nie za bardzo ciągnie mnie do właśnie tego trybu wieloosobowego, a jeszcze problemy, które go niestety dotykają, problemy, które nigdy nie zostały zadrasowane, tudzież powinienem powiedzieć, Nintendo próbowało te problemy naprawić, ale nigdy ich w pełni nie zaadresowało i nigdy się również nie przyznało, że te problemy istnieją, jak na przykład gracze, którzy specjalnie spowalniają swój internet, ergo cheatują, aby wygrać, czy też gracze, którzy są mega toksyczni w swoim zachowaniu, czy też najzwyczajniej w świecie to, że tryb wieloosobowy nie działa tak, jak Nintendo go od samego początku promował w Super Mario Makerze 2. Nigdy się do tego nie przyznali, no ale cóż, można tutaj powiedzieć. Można tylko powiedzieć tyle, że no szkoda. Szkoda, że ten tryb wieloosobowy nie wygląda zupełnie inaczej. Szkoda, że pomimo tych wielu łatek, tych wielu update'ów do Super Mario Makera 2, tak właściwie wiele z tych problemów od dnia pierwszego, jak ta gra została wydana, po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu istnieją i co gorsza, odstrasza to również wielu graczy i ten tryb wieloosobowy tak właściwie w głównej mierze obecnie żyje dzięki trybowi współpracy, a nie trybowi współzawodnictwa, bo wszyscy, którzy chcieli pozdobywać tą rangę najwyższą, ją pozdobywali, a wszyscy, którzy mają to absolutnie gdzieś w dalszym ciągu, mają to gdzieś i w dalszym ciągu nie bawią się w ten tryb wieloosobowy. A szkoda, mogło być lepiej, ale jest jak zwykle przy Nintendo, czyli po prostu jest jak jest. I słuchajcie, zaskoczyła mnie gra szybkim ładowaniem i nie zdążyłem nawet, słuchajcie, napić się poprawnie herbaty tutaj, zanim zaczęliśmy. Desert Dash Compact versus, okej. Pełna kapitalizacja nazwy poziomu, co może oznaczać, że rzeczywiście ten poziom będzie dobry i będzie w jakiś sposób działał. I teraz pytanie za 100 punktów, jak będzie działał? Oprócz tego, że mamy tylko i wyłącznie 100 sekund na zrobienie tego poziomu i czy to nie jest po prostu to samo co zawsze, czyli, moi drodzy, po prostu poziom, który jest niezwykle tutaj nie tyle skoczny, co jak zwykle działa dokładnie tak samo jak te wszystkie pozostałe poziomy. Luigi jest na pewno od nas lepszy w te klocki. Halo? Gra nie pozwoliła, ze względu na to, jak daleko byliśmy wraz z tą Toadette, z tym graczem, który grał Toadette, gra nie pozwoliła nam wejść do tych rur. Szczerze me, bo poziom jak wiele innych poziomów, jeżeli chodzi o multiplayera versus, czyli ten tryb wieloosobowego współzawodnictwa. Ale co muszę przyznać, to że zaczęło się nieźle, bo nawet trafiliśmy na poziom, który rzeczywiście do trybu wieloosobowego przynależy, a nie jest to po prostu poziom dla, wiecie, dla trybu jednoosobowego, który gra wylosowała nam i uważa, że nadaje się najzwyczajniej w świecie do tego, żebyśmy mogli w niego zagrać w trybie wieloosobowym. I fajnie, że chociaż tak dobrze się dzisiaj to zaczęło. Czy uda nam się, słuchajcie, bez żadnych większych problemów zagrać kolejny mecz? Zwłaszcza, że gra pokazywała, że nie mamy pełnego zasięgu połączenia z pozostałymi graczami. Zobaczymy tak właściwie.
Jesteśmy Luigim, to muszę pamiętać, że jesteśmy Luigim, bo przy poprzednim poziomie tak trochę nie zauważyłem, którym graczem jesteśmy, czy też którą postacią jesteśmy. O, wow. O, wow. O, wow. Czy to będzie Dev Exit, czy co my tak właściwie teraz... Ta... Poniekąd znaleźliśmy Dev Exit z tego poziomu. Bo... No nie oszukujmy się. Ten poziom do najlepszych nie należy, a druga sprawa, mamy tak zacny lag w grze, że moi drodzy, po prostu... Że sobie nie wyobrażacie tego. Na przykład ja nie mogę poprawnie skoczyć, bo gra aż tak laguje i input jest tak nie! O nie! Nie! Wiem, co chcesz zrobić, szanowny panie Mario. Nie cierpię cię. Nie cierpię cię. Nie cierpię cię. Widziałem, że tam jest... Że tam była już meta, ale najzwyczajniej w świecie... ten poziom był średni. Ten poziom był bardzo średni. Szczególnie, że ten poziom chciał, abyśmy w multiplayerze robili takie rzeczy jak... Shell jumpy, moi drodzy. Tak, na samym końcu gra chciała, żebyśmy... Ej, zrób shell jumpa. I wiecie co? Dałoby się zrobić tego shell jumpa. Gdyby nie to, że a, ja nie potrafię robić shell jumpa, kiedy gra nie laguje, a tym bardziej nie zrobię go, kiedy gra laguje, więc... dobra, 2x2 poziomy stworzone i skrojone pod multiplayer. Pierwszy o wiele wyższej jakości niż to, co zobaczyliśmy w tym obecnym poziomie. Szczególnie, że jakby nie patrzeć, to myśmy tutaj znaleźli bardzo sprawny i bardzo szybki sposób Dev Exit, czy też raczej tą Dev Power Up, który ułatwia o wiele przejście tego poziomu, przynajmniej jego pierwszej części, ale wciąż nie ułatwia tego na tyle, żebyśmy mogli co nieco więcej w tym poziomie po prostu zrobić logicznego. Co prawda tym razem udało się nam zebrać, słuchajcie, 4 osoby, żeby tutaj zagrać, włącznie z nami, ale jakość połączenia znowu gra oznaczała, że nie jest najlepsza. O niej mamy standardowy poziom singleplayerowy, który został wylosowany do trybu wieloosobowego. I podejrzewam, że ten poziom będzie dobrym poziomem, ale absolutnie nie będzie się nadawał do... ogrywania w trybie wieloosobowym, a ilość klatek na sekundę w tym poziomie po prostu jest cudowna. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że tak właściwie ten poziom będziemy oceniać niestety przez pryzmat tego, jak ten, jak to wszystko wygląda i jak to wszystko, słuchajcie, działa, a działa to dość kiepsko, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak my to mamy tutaj do rozegrania. I wiecie co? Byłbym świnią, gdybym uznał, że... Znaczy,
nie tyle, że byłbym świnią, co najzwyczajniej w świecie, gdyby się okazało, że można ten poziom przejść właśnie nietoksycznie, a tak bardzo kusi mnie to, żeby ten poziom po prostu zrobić i przejść, zabijając jakiegoś kupę trupę. W ogóle to... Nie wiem, co się teraz dzieje. I w tym momencie przegraliśmy, ponieważ gra zalagowała tak bardzo, że ja nie jestem w stanie zrobić żadnego innego dodatkowego ruchu. Widzieliście, co się stało. Nie mogłem ani się ruszyć, ani nic z tych rzeczy, bo gra uznała... Bo gra uznała, że najzwyczajniej w świecie zatnie się nagle i spadnie do 0 klatek na sekundę. Nie no, naprawdę, słuchajcie, ja wszystko mogę znieść. Nawet toksycznych graczy, nawet graczy, którzy starają się cheatować albo nie wiadomo co robić. Tak właściwie to Toadette przeszła ten poziom, ten gracz, który grał Toadette, przeszedł ten poziom bezbłędnie. I może mielibyśmy szansę go wyprzedzić, gdyby udało nam się po prostu ten poziom przejść w normalnych warunkach. Bo ten poziom był naprawdę fajny i pomimo tego, że to był poziom typowo singleplayerowy, to w dalszym ciągu byliśmy w stanie naprawdę nieźle tutaj sobie z nim poradzić i nie miał jakichś durnych pomysłów na siebie. To był bardzo dobry, sztampowy poziom singleplayerowy, który mógłby ujść za jakiś poziom, który wyciągnęlibyśmy z oficjalnej gry z Marianem. Naprawdę bardzo fajne. Problem w tym, że nie nadawało się to aż tak bardzo do trybu wieloosobowego ogrywania, z tego prostego względu, że jeżeli ktoś zyska przewagę nad całą resztą graczy i będzie ją utrzymywał, to naprawdę bardzo ciężko jest mu zabrać tą przewagę, zabrać mu tą możliwość zwycięstwa. Dałoby się to zrobić, ponieważ gdyby ta gra tak nie muliła, gdyby ten tryb wieloosobowy tak nie zamulał, nie mielibyśmy tych paru klatek na sekundę tak właściwie, to moi kochani, byłaby szansa, że moglibyśmy nadgonić gracza pierwszego, wykorzystując wyskakiwanie z tak zwane corner boosty. Wiem, w jaki sposób się je robi. Szczególnie potrafię je robić właśnie w nakładce graficznej New Super Mario Bros. Series, ponieważ tam są najbardziej widoczne te rogi, na których możemy robić te corner boosty. Ale najzwyczajniej w świecie, jeżeli to tak laguje, ja wciskam skok i gra nie reaguje na to, że ja wcisnąłem skok, albo reaguje z ogromnym opóźnieniem, no to mamy bardzo, ale to bardzo duży problem. O, proszę bardzo, moi drodzy, 1-1, ponieważ gra nie była w stanie znaleźć żadnego innego gracza. Jest to gracz, z którym graliśmy chwilę temu. Multiplayer Super Car Racing. O nie, brzmi jak poziom, który jest rzeczywiście zrobiony dla multiplayera, ale można ten poziom niezwykle scheezować. Ta. Czy ty będziesz tak wciskał po prostu, ile popadnie? Jesteśmy graczem trzecim, on jest graczem drugim. Okej. Już widzę, że nas wyprzedził. I powiem wam, że najzwyczajniej w świecie ten poziom, jeżeli nie będzie jakiś specjalnych w tym poziomie specjalnych utrudnień, to najzwyczajniej w świecie to jesteśmy w stanie go wygrać i nawet bylibyśmy, słuchajcie, w stanie ten poziom
najzwyczajniej w świecie przejść bez jakichś konkretnych, większych problemów na nogach, nie wykorzystując tego samochodziku, ale z racji tego, że wiecie, że najzwyczajniej w świecie ten poziom wyglądał jak wyglądał, to szybciej byłoby po prostu przejść go właśnie w taki sposób, używając tego samochodzika. Nawet mi się ten poziom podobał, pewnie drugi gracz zagłosuje, że też mu się podobało, dobra, cofam, to chciałem powiedzieć, że pewnie zagłosuje jako me, ale no cóż, poziom multiplayerowy, który nie jest sztampowy. Wow, myślałem, że nie zobaczymy czegoś takiego przez jeszcze bardzo długi czas, a jednak się, słuchajcie, tutaj pomyliłem i to tak dość znacznie. Jeden problem, ten poziom można bez żadnego większego problemu przejść na nogach, nie używając właśnie tego samochodzika. I co więcej, gra nie karze nas za to, że my tego samochodzika nie weźmiemy ze sobą. Bo tak właściwie, gdyby ten poziom był stworzony idealnie, wykorzystując ten samochodzik, to nie byłoby możliwości zniszczenia tego samochodu na poszczególnych odcinkach trasy. A my niestety jesteśmy w stanie to zrobić, co oznacza, że gracze, którzy nie do końca rozumieją te mechaniki panujące w New Super Mario, przepraszam, w Super Mario 3D World, nie New Super Mario 3D World, tylko w Super Mario 3D World, to najzwyczajniej w świecie nie pojmą tak szybko tego poziomu i dlatego drugi gracz prawdopodobnie wysłał help, bo nie do końca rozumiał tą mechanikę, no ale nie każdemu po drodze ze wszystkimi mechanikami tak niestety się zdarza i nic na to poradzić, no do końca nie możemy. Słuchajcie, kolejny kameralny mecz, znowu jeden na jeden, gramy z graczem, który jest niżej rangą od nas, ale on nie oznacza to, że ta ranga jest gorsza. Mario's Triple Cavern Impact, kolejny poziom, gdzie mamy pełne skapitalizowaną nazwę, czyli mamy duże litery na początku każdego słowa, więc podejrzewam, że ten poziom może być poziomem, znaczy to jest poziom single playerowy, ale ten poziom najzwyczajniej w świecie, nie oszukujmy się, nie jest stworzony prawdopodobnie pod multiplayer versus, gdzie trzeba bardzo, ale to bardzo szybko reagować na rzeczy. I na pewno go przegramy, bo źle wystartowaliśmy to raz, druga sprawa troszeczkę za bardzo zwolniliśmy, a trzecia sprawa, pamiętajcie, gra spawnuje rzeczy w stosunku do pierwszego gracza, który się gdzieś tam pojawi, ergo no w tym momencie pierwszym graczem jest gracz, który gra jako Mario i z tego co widziałem, to on z jakiegoś powodu zginął i jest teraz za nami. Mamy iść przed siebie. Nie podoba mi się to wszystko, co tutaj widzę. Myślałem, że może znajdziemy power-upa. Znaleźliśmy power-upa. I powiem wam, że ten power-up może jak najbardziej nam tutaj pomóc. Zginął przed checkpointem. Nasz szanowny gracz drugi. Nie, tutaj nic nie było, czyli musimy wejść do tej rury. Powiem wam tak, w ogóle to poziom bardzo, bardzo fajny i bardzo ładnie wyglądający i rzeczywiście niezwykle, niezwykle singleplayerowy. Za szybko skoczyłem. Z przyzwyczajenia, że gram singleplayerowy poziom. Ale co muszę powiedzieć, to to, że rzeczywiście naprawdę dobrze zrobiony poziom singleplayerowy i psim swędem tak właściwie udało nam się wygrać. Bardzo fajny poziom. Wygraliśmy go tylko dlatego, że inny gracz popełnił błąd. Miał nad nami ogromną przewagę, ale popełnił błąd, zginął i przez to my mogliśmy to wykorzystać. Wykorzystaliśmy po prostu błąd innego gracza po to, żebyśmy sami mogli z tego wszystkiego, wiecie, tutaj nie tyle zrezygnować, co po prostu to wszystko ładnie tutaj ugrać, wygrać i tak dalej, i tak dalej. I mieliśmy tą przewagę z tego prostego względu, że tak jak mówiłem wielokrotnie i powtórzę to jeszcze raz,
poziomy, które są budowane w Super Mario Makerze 2, które są budowane stricte pod single playera, często gęsto nie biorą pod uwagę tego faktu, że wszystkie rzeczy, które się spawnują, czyli na przykład jak zaczynają pracować działka, jak spawnują się przeciwnicy pod tytułem Monty Mole wyskakujące z podziemi i tak dalej, jak to wszystko zaczyna działać, w sensie jak konkretnie działają dane, wiecie, cykle, w których przeciwnicy nas atakują, czy też strzela coś do nas, etc., etc., to wszystko dla single playera działa idealnie. Nie ma tutaj żadnych problemów. Ale kiedy gramy w multiplayera, kiedy gramy w ten tryb wieloosobowego, to pierwszy gracz, który zbliży się do tego, jest tym graczem, dla którego cykle są idealne. Czyli tak, jakby grał singleplayerowo. Pozostali gracze muszą wbić się w ten rytm. Czyli na przykład, jeżeli poziom, taki jak ten, jesteśmy w stanie przebiec od punktu A do punktu B, a potem do finiszu, to gracz, który zyska właśnie przewagę, nie będzie musiał zwalniać, ponieważ wszyscy przeciwnicy są ustawieni idealnie dla niego, wszystkie działa są idealnie dla niego ustawione, że mogą nie wystrzelić w momencie, kiedy on się znajdzie przed nimi. Dopiero w momencie, kiedy na przykład podskoczy, to działo wystrzeli i Bullet Bill poleci pod graczem, bo my już będziemy w powietrzu. Za to drugi gracz będzie musiał niestety spowolnić swój bieg, albo na przykład dostosować się nagle, zostanie wybity z rytmu przez to, że ten cykl dla niego będzie zaburzony, bo on jest tym drugim graczem, a nie pierwszym. I dlatego ważne jest to, żeby w trybie wieloosobowym były poziomy, które są przystosowane do trybu wieloosobowego. To znaczy, jeżeli jest jakaś przeszkoda z Bullet Billami albo z jakimś innym przeciwnikiem, to dla wszystkich graczy, żeby to było dokładnie w tych samych cyklach. Jak to zrobić? To jest bardzo proste. Wykorzystać na przykład, no akurat nie dla Bullet Billi, ale dla przeciwników, wykorzystać na przykład te ścieżki, te linie, po których możemy postawić na nich przeciwnika, czy jakiś inny obiekt będzie się tylko po tej ścieżce poruszał. Jak to wykorzystamy, to dla każdego gracza będzie dokładnie ten sam cykl, ponieważ te linie działają globalnie. Ich cykle są globalne, a nie per gracz. Gracz zespawnuje, dopiero wtedy zaczyna się cykl. Nie, jest cykl globalny, na którym to wszystko działa. Dlatego, no oczywiście można wykorzystać tu spawn. Niektórzy przeciwnicy wykorzystują tutaj spawn, aby w jakiś sposób cykle zmienić, co mogliście zaobserwować w jednym z poziomów, który nawet ja zrobiłem. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak to wygląda po prostu. I na tym, słuchajcie, zakończymy dzisiejszy materiał wideo, zakończymy naszą dzisiejszą przygodę z trybem wieloosobowego współzawodnictwa i co najważniejsze, moi drodzy, to właśnie tu zakończymy naszą przygodę ogólnie w Super Mario Makerze 2 z trybem wieloosobowego współzawodnictwa i prawdopodobnie z trybem wieloosobowej współpracy, chociaż to drugie nie jest do końca pewne z tego prostego względu, że jak sami pisaliście, chcielibyście może, gdybyśmy dali radę, co też jest dość ciężkie, wiecie, żeby razem wszyscy się zgrali, żebyście wy widzowie i ja jako twórca, żebyśmy zrobili sobie pożegnalny strumień świadomości z Super Mario Makera 2 jako ostatni materiał wideo z tejże serii i żebyśmy właśnie zagrali wspólnie poprzez sieć w tryb wieloosobowego, nie wiem, czy to jest współzawodnictwo, czy to jest współpraca, ważne, że w tryb wieloosobowy, więc nie mogę powiedzieć, że kończymy całkowicie naszą przygodę z trybem wieloosobowym w tej serii z Super Mario Makera 2, tylko mogę co najwyżej powiedzieć, że kończymy naszą przygodę z trybem wieloosobowym współzawodnictwa i już do niego nie wracamy. Jak będę go pamiętał? Dość chłodno. W dalszym ciągu uważam, że ten tryb został dorzucony na sam koniec, po to, żeby go wrzucić na odczepnego, żeby gracze dostali to, czego chcieli dostać w sequelu Super Mario Makera 2. Problem w tym, że Nintendo w ogóle nie przemyślało tego trybu. Ten tryb jest zrobiony tak typowo, jak to robi Nintendo. To znaczy, mamy dobre chęci, ale nie do końca one wychodzą. I w tym wypadku nie wyszły, ponieważ Nintendo zamiast pójść w kierunku zróbmy tak, żeby wszyscy mieli dokładnie takie same, wiecie, takie same tutaj doznania z tego trybu wieloosobowego,
Nintendo uznało, że trzeba zrobić ten tryb wielosobowy w taki sposób, żeby wszystkim było dobrze. I niestety po dzień dzisiejszy to się odbija im czkawką z tego prostego względu, że zróbmy tak, żeby wszystkim było dobrze jest wykorzystywany właśnie przez graczy, aby oszukiwać. I wiecie, o czym dokładnie tu mówię, wspominałem o tym już dzisiaj, wielokrotnie o tym zresztą wspominałem. Tu chodzi o to, że gracze, którzy wiedzą, w jaki sposób spowolnić swój internet, robią to, żeby gra dostosowała się do nich, żeby nie byli poszkodowani, bo ojeju, macie biedny internet, słaby internet, więc Nintendo pogłaszcze was po główce i będziecie mogli najzwyczajniej w świecie bez żadnych większych powodów będziecie mogli bez żadnych problemów sobie zagrać. A to, że reszta graczy będzie miała przez to zamiast gry w 60 klatkach będzie miała grę w 4 klatkach na sekundę, 10 klatkach na sekundę, jak dobrze pójdzie, to już nikogo to nie obchodzi. Ważne, że gracz, który jest hostem, będzie miał tak właściwie idealne tutaj ustawienie. I pamiętajcie, niektórzy powiedzą, no dobra, ale to dlaczego zawsze tak jest, że wtedy host zawsze wygrywa i dlaczego ta osoba z najsłabszym internetem ma tego hosta? Z bardzo prostej przyczyny możecie o tym przeczytać w internecie. Gra najzwyczajniej w świecie ustawia jako hosta osobę z najsłabszym internetem. Dlaczego? Żeby to ta osoba hostowała tą grę i żeby ona nie czuła się poszkodowana. Tak działa właśnie kod sieciowy Super Mario Makera 2. Jasne, niby ta cała gra jest stworzona na serwerach Nintendo. Ale serwery Nintendo pozostawiają wiele do życzenia, to jedna sprawa. A druga sprawa, w dalszym ciągu gra hostowana jest przez gracza na tym serwerze. Ergo, to ten gracz ma określone połączenie z tym serwerem, ergo gra dostosowuje się do jakości połączenia pomiędzy graczem, który hostuje grę, a serwerem, na którym ta gra jest hostowana, serwerem Nintendo, na którym ta gra jest hostowana. I wówczas mamy właśnie tego typu dziwne rzeczy. I dlatego niektórzy gracze, gdybyście zaobserwowali, bo to ktoś kiedyś ładnie udowodnił, możecie to znaleźć na YouTubie, bez żadnego większego problemu, ktoś udowodnił, jeden gracz specjalnie spowolnił swój internet. I on miał grę w tych stabilnych 50-60 klatkach. Jego kompani grali razem z nim. On hostował tą grę. Jego kompani zrobili tak, żeby na pewno wstrzelić się w taki moment, że będą z nim grali. I udało się dwóm z nich. Jeden z nich miał 15 FPS-ów około, drugi z nich miał około 3 klatki na sekundę. Rozumiecie? W zależności, gdzie się znajdujemy, połączenie z tym serwerem nasze również będzie miało inną jakość. A jeśli jeszcze do tego dorzucicie, że ta hostowana gra rekompensuje fakt, że osoba, która ją hostuje, ma słabe połączenie z serwerem, no to macie mieszankę wybuchową. I na tym właściwie to wszystko polega. I to jest główna bolączka tego trybu wieloosobowego. Zauważcie, że kiedy graliśmy w tryb wieloosobowy wielokrotnie, ale współpracy, to takich problemów nie było. Jasne, czasami nas dropiło, czasami nagle w środku gry spowalniało i jedną osobę wyrzucało, ale wynikało to właśnie z problemów danych graczy. Nie było tam, nigdy nie natrafiliśmy na taką sytuację, że gracz, który w tym trybie wieloosobowej współpracy grał i był tą osobą, która hostowała daną grę, wygrywała. Dlaczego? Bo tam nie dostajemy punktów, tam nie ma współzawodnictwa, więc po co oszukiwać? I właśnie to jest ten problem, że gdybyśmy ten tryb wieloosobowy mieli w zupełnie inny sposób stworzony, gdyby Nintendo nie stworzyło tych rank, nie stworzyło tych punktów i tak dalej, tylko na przykład ranking. Ta osoba grywa w tryb wieloosobowy i udało jej się wygrać 30 gier, a ta 40 gier, a ta ma na swoim koncie 10 gier. Ale nie mamy powiedziane, ile rozegrała tych gier w sumie, to byłoby to absolutnie bezcelowe, bo na przykład osoba, która wygrała 40 gier, miałaby tych gier 200 rozegranych, ale tylko 40 z nich by wygrała, a osoba, która miałaby powiedzmy 10 gier wygranych, 10 by tylko ich rozegrała w trybie wieloosobowym. Co to znaczy? Jedna ma X%, a druga ma Y% tego, wiecie, tego ratio ilość wygranych do przegranych. Nie ma rank, nie ma żadnych informacji, więc
po co się spinać, po co być toksycznym w stosunku do innych graczy, którzy również szukają miłej zabawy. Można to było zrobić na wiele innych sposobów i wiele osób, tak samo jak ja, o tym mówiło głośno, ale może kiedyś, kiedy powstanie Super Mario Maker 3, może wtedy doczekamy się dobrej, porządnej implementacji trybu wieloosobowego, a jak na razie pozostaje nam tylko mieć w pamięci to, że Nintendo się starało i jak zwykle z gry wyleciało. I tym akcentem, moi drodzy, zakończymy dzisiejszy materiał wideo. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker wam się, dwójki oczywiście, podobał. Zachęcam was do pozostawiania komentarzy po sobie, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się również na nie w miarę swoich możliwości odpowiadać. Czy to komentarzem na komentarz, czy to odnosząc się do nich w którymś z kolejnych materiałów wideo w formie ustnej. No ale na razie to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!